Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Ja też nie jestem warszawiakiem, chociaż moja babcia z dziadkiem ślub brali tutaj w pobliskim kościele świętego Aleksandra, ale będę głosował za tym projektem. I nie dlatego, że jestem z formacji, która wnosi ten projekt, ale dlatego, że uważam, że symbole dla państwa są ważne. Drodzy państwo, symbole i tradycja to jest coś, co powoduje, że na tym miejscu, na którym siedzi pan marszałek Grodzki, nie siada każdy z nas. Symbole i tradycje są ważne dlatego, że na miejscu pana prezydenta nie siada ktokolwiek przyjdzie do tej sali. Była mowa o pieniądzach. Pan senator raczył przeliczać środki, które chcemy wydać na odbudowę, na różne dziedziny życia publicznego. Ale drodzy państwo, czy patriotyzm można wyszacować? Czy patriotyzm ma cenę? A w moim przekonaniu odbudowa Pałacu Saskiego, miejsca, w którym jest grób nieznanego żołnierza, miejsca tak szczególnego dla dziejów II Rzeczpospolitej, tego krótkiego okresu wolności, demokracji i niepodległości, są bardzo, bardzo istotne dla naszej rzeczywistości w dniu dzisiejszym. I wątek zupełnie ostatni, marginalnie mówimy o siedzibie Senatu. Ja jestem przekonany, że Senat powinien mieć odrębną siedzibę. Była tu mowa o prestiżu. Drodzy państwo, tu nie chodzi o prestiż. Tu chodzi o to, jak widzimy instytucje państwa. Czy chcemy, żeby państwo było silne, czyli silne swojej godności, oczywiście silne siłą swoich mieszkańców, czy też uważamy, że państwo może działać w sposób trochę pokątny, trochę na marginesie, że można upchnąć jedną instytucję przy drugiej. Oczywiście jest tak, że jest to grzech pierworodny niestety naszej Izby, która od samego początku została tutaj upchnięta w parlamencie, w Sejmie tak naprawdę i cały czas gościmy w Sejmie, bo ani nie jesteśmy uwłaszczeni na tym majątku, nie, marszałek Senatu nie jest właścicielem, nie jest u siebie, tylko cały czas czuje się jako gość, a my razem z nim. I rzeczywiście, może trzeba było w latach 90. podjąć decyzję, że instalujemy Senat w innym miejscu, choćby w Zamku Królewskim, który też był odbudowany, to jest nowy budynek, można go było adoptować, ale drodzy państwo, klasie politycznej zabrakło determinacji. Zabrakło, drodzy państwo, czegoś takiego jak odwaga cywilna, że mówimy tak, budujemy silną Rzeczpospolitą, w związku z tym Senat powinien mieć swoje godne miejsce. Jeszcze raz dziękuję pani minister za projekt, za to, co pan prezydent wniósł do naszego parlamentu. I tak jak mówię, będę z pełnym przekonaniem głosował za tą propozycją. Bardzo dziękuję.